Daj Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Witamy na naszym wieczerniku spytkowickim, naszego drogiego gościa. Co jakiś czas, parę lat, zawsze sobie przypomina ksiądz kardynał o nas. W 2009 roku tutaj był jako gospodarz, patrzył na to, co robimy, jak działamy. Parę lat później, w 2017, był właśnie też do młodzieży, tak jak dzisiaj. No i nastąpi dzisiaj ten kolejny dzień naszego wspólnego spotkania. Bardzo się cieszymy, że jest ksiądz kardynał z nami i bardzo prosimy o udzielenie tych wielkich, potrzebnych tajemnic naszej młodzieży do tego niełatwego życia. Kilkanaście lat temu pomogliśmy im przyjąć Chrzest Święty, by zostali włączeni w tajemnicę paschalną. Z biegiem czasu, z udziałem całej społeczności parafialnej i kościelnej, coraz głębiej poznawali prawdy wiary katolickiej, doświadczając jednocześnie miłości Chrystusowej. Dziś nadszedł moment, że sami zapragnęli dopełnić łaski Chrztu Świętego. O, niech Twa moc uzdrowienia. Jako biskup, wasz biskup, to równocześnie i teraz jestem waszym biskupem. I zależy na was. Dlatego mówię o tym. Zależy mnie, zależy proboszczowi, katechecie, katechetom. To po to się udzielają, po to pracują, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie i żeby to posłannictwo trwało. Jezus powiedział do apostołów, idźcie na cały świat. Dlatego ja dziś mówię do was, młodzi ludzie, idźcie. Z radością, przekonaniem, że Jezus jest Pan. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie.